Witam i się pokażę monetę 5 zł. Jadwiga. Znana popularna moneta, ale są ciekawsze jej warianty, w sumie jeden. Zaraz pokażemy wszystkie roczniki, odmiany. Podzielimy się też stanem zachowania. Jak ocenić stan zachowania, moneta wybita w trzech różnych rocznikach: w 32, 33 i 34. Srebro próba 750. Waga 11 gram. Średnica krążka 28 mm. Rand ząbkowany. Pierwszą monetę, którą trzymam w rękach jest z roku 1934. Nakład, jak podają źródła, 250 tysięcy. Moneta wybita w mennicy Warszawa z widocznym pod lewą łapą Orła. Znakiem tej mennicy. Dlaczego zacząłem od 34? A to dlatego, że najciekawszy jest 32. Tutaj pokażę 33. Nakład 11 milionów sztuk. Ze względu na ten duży nakład, bardzo często ten rocznik można spotkać w ładnym stanie zachowania, takim jak ten. Tutaj widoczny stan. Minus pierwszy według mnie. Pokażę jeszcze ten sam rocznik w gradingu firmy NGC Nota AU58, czyli stan 2. Plus. Troszkę gorszy, porównamy go. Właśnie przy okazji omawiania tej monety chciałem też pokazać, jak porównać stan zachowania. Proszę, obie monety z 1933 roku. Ta z lewej strony ta. NGC AU58, czyli stan drugi. Ta tutaj bez gradingu. Moneta z mojej prywatnej kolekcji. Stan minus pierwszy. Natomiast monety obiegowe. Tak wygląda moneta. Dla niektórych ładna. Ale stan trzeci, obiegowy, widoczne otarcia. Ten sam rocznik akurat złapałem. Zdecydowanie duża różnica w stanie zachowania monety. Moneta z rocznika 32 wybita w dwóch mennicach. W mennicy w Londynie na kładzie 3 milionów sztuk oraz w mennicy w Warszawie na kładzie 4 milionów sztuk. Zasadnicza różnica między biciem w tych dwóch mennicach jest taka, że tutaj pod lewą łapą orła, o czym już mówiłem wcześniej przy innym roczniku, może pokażemy, o widać teraz ładnie, jest znak mennicy warszawskiej. Mennica w Londynie tego znaku nie wybijała. Po prostu tutaj pod łapą orła nie ma nic. I Moneta wybita w Warszawie jest zdecydowanie droższa od tej wybitej w Londynie. A to dlaczego? Nakład podobny. Jedna ma znak, druga nie ma znaku. Otóż prawdopodobnie monety wybite w Londynie trafiły do obiegu, a te wybite w Warszawie nie wszystkie część z nich przetopiono prawdopodobnie. Jest ich teraz na rynku kolekcjonerskim zdecydowanie mniej. Różnica w cenie pomiędzy tą samą monetą z rocznika 32, wybitą w Warszawie, a tą wybitą w Londynie, jest kolosalna. Moneta z Londynu w stanie trzecim, trzecim plus, drugim minus, powiedzmy taka jak ta, będzie kosztowała, takie nieduże kilkadziesiąt złotych, powiedzmy 70-80. Natomiast moneta wybita w Warszawie, ta, którą trzymam w ręce ze znakiem mennicy warszawskiej, to już koszt około 1000, może nawet w tym stanie, który tutaj pokazuję, może 1300-1400 zł wartość takiej monety. Czyli 32 ze znakiem mennicy. Moneta poszukiwana przez kolekcjonerów, lubiana, coraz rzadsza i bardzo, bardzo rzadka w ładnym stanie zachowania. Ten, który prezentuje, jak na ten rocznik ze znakiem, to już jest naprawdę fajny stan. Jako ciekawostkę, pokażę jeszcze monetę, która jest fałszywa. Nie jest to podróbka ze znanej chińskiej produkcji ale jest to falsyfikat z epoki moneta wybita nie w srebrze posrebrzona z wierzchu ta tutaj już wytarta prawdopodobnie to był nie pamiętam mosiądz chyba poprawcie mnie jeśli się mylę lub jakiś też stop mosiądzu może z czymś jeszcze posrebrzona tutaj w tych y Wystających elementach już wytarta, natomiast resztki srebrzenia widać w niektórych miejscach na pewno nie zgadza się waga tej monety. O, może to jeszcze sprawdzimy, bo to też może być ciekawe przy tym, fa przy tym falsyfikacie, dlaczego wybijano falsyfikaty. No, żeby oszukać emitenta. 5 zł miało jakąś wartość nabywczą i podróbki sobie krążyły po rynku. Zaraz weźmiemy wagę, zważymy. Zobaczymy, jaka jest różnica, bo nawet chyba tego nie ważyłem. Ważymy monetę oryginalną, tak jak wspomniałem, 11 gram. Proszę. Równiutko, 11. Odkładam. Zważymy falsyfikat. 9,5 g. No, jak przy tej wadze 1,5 grama to bardzo dużo. W ręce. Tego nie rozpoznamy, ale kładąc monetę na wadze, wyraźna różnica. Jeśli mamy różnicę od wagi katalogowej, tak jak tutaj, 11 dziesiątych, to się nic nie dzieje. To nadal oryginał. Wytarty, zużyty, dlatego nieco lżejszy. Jeszcze raz kładę oryginał w dobrym stanie. Równiutki 11 gram, tak jak podaje katalog. Tyle moneta powinna ważyć w oryginale. Jeszcze raz falsyfikat. Wyraźna różnica 9,5 g.